Sprawy między partnerami, takimi na dobre i na złe, trzeba nazywać po imieniu. Jest poważna różnica zdań między Ukrainą a Polską, Stanami Zjednoczonymi i NATO w ocenie tego, co wydarzyło się w Przewodowie. My mówimy, że to była rakieta wystrzelona przez ukraiński system przeciwlotniczy. Ukraińcy zdecydowanie odrzucają takie stanowisko. Konieczne jest wyjaśnienie tej sprawy do spodu. Być może w efekcie śledztwa międzynarodowego. Sprawa wyjaśnienia odpowiedzialności za Przewodów nie może zepsuć relacji, naszych relacji z Ukrainą. Zbyt wiele jest dzisiaj na szali. Putin byłby absolutnie zachwycony, gdyby wbił mocny klin między Ukrainę a państwa zachodnie. Dla nas z tragedii w Przewodowie płyną dwie lekcje. Po pierwsze, rząd musi umieć komunikować się ze społeczeństwem. Nie wtedy, kiedy rozsiewa PR i propagandę własnych, często iluzorycznych sukcesów, tylko właśnie wtedy, kiedy jest chwila próby, gdy obywatele oczekują podstawowych informacji i chcą czuć się zaopiekowani przez władzę. Tego we wtorek dramatycznie zabrakło. Po drugie, konieczne jest przyspieszenie naszych działań służących ochronie polskiego nieba. Eksperci dyskutują teraz o scenariuszach typu wprowadzenie strefy zakazu lotów we wschodniej Polsce czy gotowość NATO do strącania celów jeszcze nad Ukrainą. Dla nas najważniejsze jest to, by mieć jasność, że rząd na potęgę inwestuje w systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Minister Błaszczak, jak to on, już wielokrotnie ogłaszał, że polskie niebo jest w pełni bezpieczne. Polskie niebo nie jest w pełni bezpieczne. Oczekujemy informacji, kiedy polskie niebo bezpieczne będzie.